dobrze, że jest, no dobrze, że jest. Proszę Państwa, popatrzmy sobie na Francję. No tam pani Marie Le Pen, która miała po 30% i tak dalej, nikogo nie ma w parlamencie. To jest sztuka, prawda? Wydaje mi się, że gdyby tutaj takie pilnowanie jak we Francji było wyborów, to Konfederacja ani jednego by tam posła swojego nie wprowadziła, więc trzeba powiedzieć, że odpowiedzialność jest... No tylko tak, zostaliśmy w jakiś sposób okradzeni jako Konfederacja z tych głosów. Że gdyby to były jakieś... No i ten zapis, który rzeczywiście premiuje do tego stopnia tę partię duże, spowodował, że no, z takich prostych wyliczeń w stosunku do tych procentów, które tam prawie 7, prawda, zdobytych, no to powinno być 30 kilku posłów, prawda? I to już byłaby grupa, która by się naprawdę liczyła. No ale cóż, trzeba się cieszyć tym, co jest. To, że w ogóle weszło trochę tych osób. Bardziej żal tych ludzi, którzy po prostu też nie weszli w to wszystko, prawda? Bo wiele osób, które mają wysoką wiedzę ekonomiczną, które do tego są doskonałymi mówcami, potrafią dobrze argumentować, oni się po prostu tam nie znaleźli. Ich braknie. Bo łatwo grać na wadach pewnych osób, no szczególnie tutaj myślę o panu Korwin-Mikke, który jest, prawda, takim obiektem klasycznych już ataków trwających od wielu lat. Natomiast z tymi młodymi, wykształconymi ludźmi, którzy tam stali za ich plecami, którzy niestety się nie znaleźli, to już by nie można było sobie tak pogrywać, bo oni by rzucali konkretne liczby, konkretne ustalenia. Ja tutaj właśnie chciałam zarekomendować Państwu jedną z tych osób, która właśnie startowała i się nie dostała, która jest analitykiem giełdowym. Mówię tutaj o panu Pawle Usiądku. Polecam na YouTubie posłuchać, jaką wiedzą w stosunku do takiej średniej sejmowej człowiek ten, co on reprezentuje, prawda? Jaką on ma wiedzę, jak potrafi analitycznie myśleć. No, ja już nie przyrównuję jej tutaj do jakiejś tam pani Jachiry od kabaretu, prawda, bo to jest sprawa już zupełnie żałosna, ale nawet patrząc na te osoby, które w tej chwili sięgają po wysokie, nawet ministerialne stanowiska, ich poziom kompetencji w stosunku do tych ludzi, których przygotowała Konfederacja, jest nikły, jest żaden. Ale są to ludzie w większości młodzi, oni mogą jeszcze poczekać. Jestem pełna nadziei, że jeżeli ta jednostka uciągnie ten ciężar, prawda, bo będzie teraz cały czas pod obstrzałem, to następne wybory to już będą zupełnie inne. Tym bardziej, że ten główny skład PiS-u zaczyna mieć bardzo krótką ławkę. Proszę Państwa, jeżeli dobierają w tej chwili na stanowiska minister, tak samo jak i tej drugiej części, prawda, bo PiS w tej chwili jest też jakby wewnętrznie rozgrywany, prawda, przez te dwie opcje, przez Solidarną Polskę, prawda, i przez PiS właściwy, oni dyktują pewne warunki. Właśnie ostatnio przeczytałam, że tam 20-paroletni człowiek ma objąć stanowisko ministerialne. No może jest to człowiek genialny, ale ja takich genialnych Konfederacji na bardzo tam tych miejscach niepunktowanych znalazłem na pęczki, prawda? Co to oznacza? To oznacza, że Konfederacja ma ogromne zaplecze wśród młodych, wykształconych ludzi. Tych, którzy, no daj Boże, nie wyjechali za granicę, no bo tych mnóstwo tych dobrych nam już po prostu przez te nieudolne rządy tych wielu lat odpłynęło z Polski. Natomiast tutaj ławeczka jest krótka i coraz krótsza, no bo wymóg mierny, bierny, wierny jest stosowany już od dłuższego czasu tak rygorystycznie, że zaczynają się kłopoty. Tutaj brak dopływu młodej krwi może się po prostu zemścić. Ile może pan jeden Dziedziczak, czy pan Błaszczak, czy inni, prawda, udźwignąć? No, ta karuzela już zaczyna ludzi co nieco denerwować, tym bardziej, że decyzje i różne postępki tych osób no, budzą wątpliwości. Nawet jeżeli są tylko wykonywaniem rozkazów. No, nawet rozkazy trzeba jednak z pewną refleksją wykonywać. Każdy by się powinien bać.
Każdy powinien się bać, ponieważ jest to nowa siła, za którą stoi masa, mówię, młodych, wykształconych ludzi. Trzeba się bać, ponieważ będą zadawać niewygodne pytania. To, co najbardziej PiS będzie chciał, czy opozycja będą chcieli ukryć, to oni, daj Boże, będą w stanie wyciągnąć i rzucić opinii publicznej. Mogą się stać takim niezbędnym pasem transmisyjnym pomiędzy władzą a społeczeństwem. Prawda? Nawet nie dopuszczani do telewizji, albo dopuszczani będą pewnie tylko ci, którzy będą w miarę wygodnie odpowiadać, ale przecież za tym stoją jeszcze inni ludzie i będą przecieki. To już nie pójdzie tak, że tak jak w przypadku na przykład głosowania nad odwołaniem tej ustawy o IPN czy coś, że się to nie rozhula. Teraz jest już zaplecze w całej Polsce, które może po prostu zrobić jakąś reakcję na to godną. Za mało, żeby w głosowaniach cokolwiek ugrać, ale jeśli chodzi o podnoszenie świadomości ludzi, nauczenie ich myślenia, pokazanie, gdzie tutaj się robi ludziom z mózgu wodę. O, to już jest bardzo ważna rzecz, bo słaby zawsze ma jedną broń, ma swój mózg, ma swoje myślenie. Jeżeli dzisiaj ze społeczeństwem, ja nie mówię tylko o telewizji polskiej, prawda, rozmawia się jak z dziećmi 12-letnimi, które się odciąga od wszystkich rzeczy ważnych, gospodarczych, międzynarodowych. Jak przecież nie znajduję tutaj nic. No tutaj są jakieś po prostu zupełnie trzeciorzędne rzeczy przekazywane Polakom. Oni się na tym okopują. Jeszcze taka dychotomia, prawda? Ustawiona wprost. No jak nie jesteś z nami, to jesteś ruska onuca, albo jesteś tam niemiecki pachołek, albo coś. No przecież nie można tak społeczeństwa traktować. No, to, że część ludzi to łapie i bierze, no to właśnie Konfederacja jest do tego, żeby pokazać świat w tej złożoności problemów, jakie stoją w tej chwili i przed światem, i przed Polską. Bo one w tej chwili się nam wszystkim wraz z zbliżającym się kryzysem ekonomicznym, który być może już niedługo do wrót nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i nas związanych ze Stanami Zjednoczonymi zapuka, że oni będą w stanie nas przed pewnymi rzeczami ostrzec. Proszę Państwa, to ja przypominam sobie, jak dochodziło do kryzysu w czasie, kiedy jeszcze PO było u władzy, tego kryzysu hipotecznego, tego 2007-2008. Ja wtedy siedziałam, kiedy on się tak już z taką większą siłą uderzył w Europę, bo on wcześniej się rozpoczął, prawda, w Stanach, potem uderzył w Europę. Ja jestem we Francji, w Hiszpanii, tam już alarmujące informacje są o tym, że przerywa się budowy, że w każdym bądź razie już ogarnia on te kraje. Przyjeżdżam sobie do Polski na zajęcia na październik i co się okazuje? Włączam sobie telewizję, a tutaj dwóch panów, którzy są dotąd te sprawy ekonomiczne tam prowadzą. Dzisiaj to już nawet te programy ekonomiczne, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, prawie w ogóle nie są prezentowane. Ludzie w ogóle się ekonomią mają nie zajmować, no bo nie daj Boże, by się coś dowiedzieli takiego, co mają z tymi swoimi pieniędzmi, czy robią, a mają nie wiedzieć, prawda? Tu mają sobie mafie deweloperskie hulać, nie trzeba im przeszkadzać przecież. No więc na żadnej stacji już teraz takich informacji się nie znajdzie. Ale wracając do tego kryzysu poprzedniego, i włączam i ze zdziwieniem konstatuję, że zarówno na telewizjach komercyjnych, jak i na telewizji tej głównej, państwowej, idą reklamy, weź sobie kredyt, prawda, nie tylko na mieszkanie, a jeszcze na kominek, jeszcze na samochód, prawda, pod psią budę, prawda, pod zastaw czy coś. Chwilę później wartość wszystkich tych mieszkań, które ludzie pokupywali, spadła o połowę. Często, no w lepszych tam lokalizacjach powiedzmy 1/3, ale często nawet o połowę. Ci ludzie zostali z tymi potężnymi długami, z tymi kredytami, które im wpychano niemal do gardła. Ja nie wierzę w to, że ci, którzy prowadzili te audycje ekonomiczne, oni nie mieli o tym pojęcia, bo musieli mieć pojęcie. I nie przeszkadzało im to ludzi robić w konia. I cóż, nic się ludzie nie uczą. Jeżeli będą brać wiedzę ekonomii z stacji telewizyjnych, prawda, od 1 do 5, no to potem mogą mieć tylko pretensje do samych siebie. Ale cóż, nie może być tak, żeby to telewizje internetowe albo jakieś poszczególne portale, gdzie siedzą ludzie, którzy widzą, co się dzieje, ludzie ostrzegają, wypełniały to,
przed czym powinna ostrzegać, ludzie powinni być ostrzegani en masse. Jeśli nadchodzi kryzys, dlaczego ani jednego programu na ten temat się nie obejrzy, prawda? On jest gdzieś na wyspach Hulagula, ten kryzys nie. Jeżeli się produkuje w tej chwili u naszego sojusznika największego, jak nigdy pusty pieniądz i w tej chwili już w Stanach Zjednoczonych mimo zwyżek prawda, giełdy do jakichś obłędnych rozmiarów, to zawsze jest przed takim padnięciem, taki proceder ma miejsce. Mamy tam różne cuda dotyczące też tych akcji, które są związane z nieruchomościami. To znaczy, że trzeba zacząć naszych obywateli też ostrzegać. Przede wszystkim ostrzegać przed tym, żeby jeżeli mają jakieś kredyty, żeby jeżeli mają możliwości je pospłacali, bo za chwileczkę banki zaczną od nich się domagać ogromnych kwot, żeby jakoś zabezpieczali te swoje warunki przeżycia, no bo są kraje w Europie, które w tej chwili są tak zadłużone. Ja tutaj daję zawsze przykład Włoch, który en masse, jeżeli przyjdzie duży kryzys, to ten kraj przestaje funkcjonować. Nam sobie trudno wyobrazić, że któregoś dzionka się budzimy i nie dostajemy nie tylko 500+, ale nie dostają ludzie emerytur, nie dostają ludzie w pracy wypłaty, bo po prostu nie ma. Państwo zbankrutowało. W tej chwili takim krajem, który pierwszy na takiej krawędzi, poza Grecją, prawda, bo ona już w ogóle popłynęła, ale mamy w tej chwili Włochy. No i co się dzieje? Te instytucje, u których te kraje są zadłużone, one zaczynają dyktować warunki. Czyli one wymagają nie tylko, że im się odda, prawda, ziemię, nieruchomości czy jakieś ten, ale że one będą miały już realny wpływ na rządy. Oni sobie tam jakiś, nie wiem, komisaryczny zarząd zrobią. Już będzie wszystko tak robione po ich niemu. To jest zagrożenie, ale świadomości tego, że kraj, który idzie w inflację, który się zadłuża, może go coś takiego spotkać, w ogóle w naszych główkach myślą często nieskażonych po prostu się nie pojawia. A przecież to zagrożenie istnieje. Mam ogromny żal, że Polacy są traktowani jak dzieci 12-letnie, a czasami odnoszę wrażenie, że nawet mniej niż 12-letnie, ponieważ jeżeli ktoś nie zadaje pytań, skąd się wezmą pieniądze. No, ja mówię, ja nie mam pretensji co do pieniędzy na dzieci, bo uważam, sama wychowałam czwórkę dzieci bez żadnej pomocy państwa, ale uważam, że są to dzisiaj jeszcze o wiele większe wydatki niż można sobie wyobrazić, więc i dzieci brakuje. Wtedy tych dzieci było, prawda? No, szkoda tylko, że wykształciliśmy je za własne pieniądze i teraz potem wypchnięto je za granicę. To jest największy mój ból i żal, bo uczestniczyłam w ich kształceniu, nie tylko swoich dzieci, ale na uczelni tysiącami i potem musiałam patrzeć, jak one, te najzdolniejsze, te najbardziej pracowite, one wszystkie odpływały z naszego kraju. W tej chwili dzieci jest mało, zależy nam, żeby były. Tylko, że proszę państwa, to nie tylko to, ale moje 13 emerytura, 14 euro, walący się system emerytalny poprzez skrócenie. No jeżeli ktoś umie chociaż tak w podstawowy sposób liczyć, prawda, złożyć to do kupy. No ja zakładam, że sporo humanistów nie umie liczyć, ale no i akurat tak się składa, że w Sejmie tych humanistów, prawda, jakaś większość. No ale elementarne liczenie wystarczy, żeby zadać takie pytanie. No po prostu to się źle skończy. Albo gdzie i u kogo my się zadłużamy? Gdzie u kogo się zadłużamy na te wszystkie benefity? Bo był okres prosperity, i wtedy trzeba było te pieniądze składać do kupy, a nie wydać je przy okazji obietnic wyborczych. No to już było działanie, nazwijmy to, no, nieuczciwe w stosunku do Polaków. Nieuczciwe, bo zagrażające ich ostatecznie egzystencji, prawda? Tak samo, jak i mówię, uzależnienie aż takie poprzez związki zarówno pana Morawieckiego, ale i w ogóle tej całej elity od jednego kraju, w którym jeszcze na dodatek, który jest w tej chwili dosyć fest zagrożony kryzysem. To takie związanie, nie dywersyfikowanie właśnie pomiędzy Europą, jakieś manewrowanie pomiędzy wszystkimi podmiotami dałoby nam większą szansę na łatwiejsze wyślizganie się w wypadku takiego kryzysu. A dzisiaj po prostu jedziemy jakby na jednej łódce. No można powiedzieć jeszcze, że możemy nie zapłacić za te zobowiązania, które żeśmy porobili. No na przykład no,
czegoś nie kupimy, albo czegoś nie wybudujemy, no bo powiemy, że no nie ma pieniędzy, ale no ale to jest taki wariant, który może nas przyjaciela pozbawić na ten przykład. Jeżeli jak ktoś nie płaci, to potem można mu po prostu zostawić go w potrzebie na ten przykład, albo pozwolić się nim podzielić komuś innemu. Bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczna sytuacja. Szanowni Państwo, którym dane było obejrzeć te moje wypowiedzi, chciałem Państwa namówić do tego, abyście zadawali swoje pytania. Być może część z tych tematów Państwa interesuje w sposób szczególny. Może macie jakieś szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych kwestii. W przyszłych spotkaniach mogę spróbować Państwu na te pytania odpowiedzieć, tylko proszę je zapisać pod programem. Dziękuję bardzo.